Kolejny rok z rzędu KGHM Polska Miedź skierował do mieszkańców Zagłębia Miedziowego projekt Eko Zdrowie, a w jego ramach bezpłatne zajęcia na basenie dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Realizacją projektu w Legnicy zajął się klub Wankam. Tak naprawdę to jest zachęcanie do pływania, może później sportowego u nas w klubie. Ciężko mi jest powiedzieć, to będzie wybór już uczestników zajęć. Generalnie teraz mamy bardzo dużo dzieci takich malutkich, z czego się bardzo cieszymy, ponieważ będą dobrze zaadoptowane z wodą i być może już będą pływały na głębokiej wodzie. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy pływania. To jest bardzo dobry projekt moim zdaniem, ponieważ zachęca ludzi do uprawiania czynnego sportu. Fajny to jest projekt pod tym kątem, że to zachęcenie jest już w formie dziecka, prawda, które już na samym początku ma okazję zetknąć się z tą wodą, zaadoptować. I staramy się robić tak te zajęcia, żeby prawda, ten uczestnik zajęć był z nich zadowolony. Eko Zdrowie to nie tylko zajęcia na pływalniach dla najmłodszych, to również program z Nordic Walking, który w kilku miastach Zagłębia Miedziowego pozwoli na ruch z kijkami ponad 150 osobom dorosłym po 35 roku życia.